Pani marszałek, panie ministrze, Wysoki Sejmie. Chodzi oczywiście o pierwszy wniosek mniejszości. Bardzo istotna poprawka, wręcz fundamentalna. Nieprzyjęcie tej poprawki spowoduje, że w jedynym kraju, w Polsce, tak naprawdę o ordynacji, czyli wypisywaniu leków, będzie decydował urzędnik. Całkowicie zbiurokratyzuje medycynę polską. Stanie się medycyną tak zwaną urzędniczą. Nieprzyjęcie tej poprawki zadecyduje, że lekarz nie będzie mógł zaordynować dany lek zgodnie z ugruntowaną aktualną wiedzą medyczną i stanem klinicznym pacjenta, bo refundacja leku będzie odnosić się tylko do urzędniczej rejestracji leków. Czyli na przykład antybiotyk zastosowany w bakteryjnym zapaleniu przewodu pokarmowego, powszechnie stosowany w tym stanie klinicznym, nie będzie podlegał refundacji, bo ma rejestrację w innych stanach chorobowych, czyli pacjent zapłaci 100%. Zatem nieprzyjęcie tej poprawki spowoduje dramatyczne ograniczenie dostępności polskich pacjentów do leków refundowanych i w praktyce sprawi, że polski pacjent zapłaci drożej za leki, a dodatkowo polski lekarz będzie miał poważne, dezorganizować będzie jego pracę. A więc pytanie do pana ministra, czy pan minister zdaje sobie z tego sprawę i jakie stanowisko pan minister zajmie w tej poprawce? Dziękuję.